Jak skutecznie utrzymać laktację i dobre samopoczucie? Najprostsza droga do skutecznej laktacji wiedzie przez odpowiednie nawodnienie organizmu w pierwszej kolejności. Tutaj panuje taka mitologia, że pijąc duże ilości wody rozwadniamy sobie mleko lub to mleko jest takie bardziej rozrzedzone, ma mniej składników odżywczych. To jest nieprawda. Kobieta karmiąca powinna wypijać w ciągu dnia od 2 do 3 litrów wody dziennie. Jeżeli do tego weźmiemy jeszcze aktywność fizyczną, jeżeli jesteś aktywna fizycznie, to tej wody powinno być więcej. Jeżeli towarzyszą nam upały, jeżeli ten okres karmienia przypada na lato, jest gorąco, jest wilgotno, tej wody powinno być jeszcze więcej. Nawet docelowo może się okazać, że tej wody będzie i 5 litrów w ciągu dnia. Wśród tych płynów, oprócz wody mineralnej, powinniśmy zaliczać takie produkty, które są płynne. Więc jeżeli są owoce w diecie i to są takie owoce, które mają bardzo dużo wody, jak melon, jak arbuz, jeżeli są to zupy, najlepiej jeżeli to będą zupy jarzynowe, w tym momencie może być nieco mniej wody mineralnej w diecie, ponieważ zastępują nam je produkty żywnościowe. Jeśli chodzi o takie produkty, które będziemy wypijać, to bardzo dobrze jest, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, bo to nie jest tak, że należy profilaktycznie na wszelki wypadek. Często prawidłowe żywienie i prawidłowe nawodnienie organizmu w zupełności wystarcza. Natomiast jeżeli według Twojej opinii tego mleka jest za mało, warto skorzystać tutaj z naparów, z takich ziół czy z takich nasion, które zwiększają laktację, mają tendencję do zwiększenia produkcji mleka i do takich ziół należą nasiona kopru włoskiego, kozieradka oraz anyż. Takie gotowe mieszanki można kupić. Jednak jako dietetyk nie polecam herbatki, którą można kupić z dodatkiem cukru. Natomiast takie herbatki, które jakby są ze świeżych ziół i można je zaparzyć. One są w postaci ekspresowej, możemy kupić w sklepie zielarskim poszczególne nasiona i z tego wszystkiego sobie zrobić napar. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty ziołowe, to absolutnie nie polecam szałwi i mięty, ponieważ te dwie mogą spowodować zmniejszenie laktacji, zmniejszenie produkcji mleka. Tu należy zwracać uwagę na lekarstwa ziołowe, bo one również mogą niekorzystnie wpłynąć na produkcję mleka kobiecego. Co jeszcze? No przede wszystkim racjonalna dieta i prawidłowy sposób odżywiania się. 5 posiłków w ciągu dnia, posiłki zbilansowane, z dużą ilością warzyw, z dużą ilością owoców, czyli takie zawierające maksymalną ilość witamin i minerałów. Bardzo ważne jest też, żeby w diecie znalazło się pełnowartościowe białko, czyli mięso w takiej niezmienionej postaci, bądź to będą produkty zrobione na parze, bądź usmażone, ale nie takie, żeby były mocno zarumienione, lecz tylko troszeczkę ścięte z zewnątrz. Mogą być to produkty pieczone w rękawie, przygotowane na parze czy przygotowane w wodzie, ryby, które są również pełnowartościowym źródłem białka, jaja. Te produkty, absolutnie przynajmniej 2 porcje produktów zawierających białko powinny się znaleźć w diecie. Kolejna bardzo ważna rzecz to aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna wpływa na produkcję mleka. Im więcej aktywności, tym więcej mleka. Ale aktywność fizyczna nie może być zbyt intensywna. Tutaj też niektórzy mówią, że mleko może ulec zakwaszeniu. Tak się może zdarzyć, ale tylko w przypadku wysoce intensywnej aktywności fizycznej, do której kobieta nie jest przyzwyczajona. Więc jeżeli zwykłaś uprawiać joggingi i robisz to od dawna, to one na pewno nie zaszkodzą. Natomiast jeżeli my z dnia na dzień postanowimy zrobić tutaj bardzo dużo dla siebie i nagle wybieramy się na 2-godzinny jogging, później jeszcze gimnastyka, siłownia, może się okazać, że rzeczywiście to mleko w tym dniu będzie gorszej jakości, ale w miarę przyzwyczajania się będzie coraz lepiej. Bardzo ważnym aspektem jest również stres, którego powinno być jak najmniej w momencie, kiedy karmisz dziecko. Na stres najlepsza jest aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie się. Tutaj orzechy mogą korzystnie na to wpłynąć. Również surowe ziarna kakaowca, z których można przyrządzać sobie napary czy jakieś takie napoje. Ale należy zwrócić uwagę, czy one nie uczulają, bo orzechy i kakao znajdują się wśród produktów, które uczulają nasze dziecko. Duża ilość snu, około 8 godzin snu na dobę. Jeżeli ten sen jest niemożliwy w ciągu nocy, no bo dziecko wymaga nocnego karmienia, warto wtedy skorzystać z tych dżemek, w tych okresach, w których dziecko śpi, również wtedy Ty możesz odpocząć.